żeby się fajnie działo, to pierwotna jest, najważniejsza jest świadomość. Tak? Jak jest świadomość w sobie, bo to, co jest w nas, to wtedy to na zewnątrz się przejawia w materii. Więc my pracujemy ze świadomością, tak? Uświadamiamy, nakierowujemy, tak? Zostawiamy też wolny wybór każdemu, bo nie możemy nikogo do niczego przymusić, tak? Ale są to projekty związane, projekty społeczne związane ze świadomością i budujemy, tak jak Stefan zaczął, poprzez świadome komunikowanie się z drugą osobą, poprzez masaż, poprzez dotyk. Budowa, poprawa relacji, tak? Te masaże między więźniem a strażnikiem. Oczywiście, tutaj jest dużo, dużo oczywiście tak. Tych... Jesteśmy w procesie. Tak. Ja jestem w procesie. Tak. Cieszę się bardzo, że w ogóle ten proces jest dla mnie niezwykły, bo całkiem niedawno Marta, moja córka, się włączyła do akcji. I to nie jest tak fajne, że tak powiem, jak się wydawało. To jest takie coś na zasadzie magii tak naprawdę, gdzie też przekaz jakby jest gdzieś tam z góry i tu się realizuje. Realizuje się w materii, ale też w materii opartej na, jak mnie ty mówi, szacunku i miłości. To jest jakby jakość życia, to jest ten raj tak naprawdę, sam tak naprawdę. I zwyczajnie tylko trzeba jakby w to wejść jakby z sobą, po prostu autentycznie prawdziwy, to jest bardzo ważne. Żeby to nie było takie, powiedzmy, tylko napisane, ale żeby to też było przeżyte po prostu wewnątrz. Jeżeli tak jest, to wchodzimy w inny stan, jakby można być relacji ze światem. Oczywiście mamy dużo, ja przynajmniej mam dużo nauczycieli jeszcze do zobaczenia. To jest fajne, ale też już patrzę na to z życzliwością, tak naprawdę. To już nie jest ten proces ze zboru, tylko to jest jakby ktoś, kto może mi pokazać jeszcze ciekawszą drogę niż przedtem. Tak, także egzaminowani byliśmy, tak, jesteśmy i będziemy. Oczywiście. Tutaj egzaminy stają się coraz to drobniejsze i subtelne. Już nie ma traumy żadnej, nie ma cierpienia. Jest tylko kwestia stawiania granic i zamykania pewnych rzeczy, które już z nami nie rezonują. Tak? Ja tylko może dodam taką, no oczywiście to jest taka trochę chwalenie się, ale od 14 lat żyję na donacje, czyli nie pracuję dla jakby zysku w pewnym sensie, oczywiście pracuję, ale to jest w taki sposób techniczny. Ja po prostu pracuję jak najlepiej mogę, po prostu, a do zapłaty po prostu zwyczajnie ona się pojawia i żyję, jak widać, mało tego, dobrze mi się żyje, jakkolwiek jestem, spotykam fantastycznych ludzi tak naprawdę. I to jest takie coś właśnie, że to mnie tylko mówi odnośnie tego właśnie procesu, który w sobie przerabiamy. Ja muszę się podzielić taką informacją ciekawą, to jest pierwszy warsztat siatcy dwudniowy. Miałem właśnie na szczycie Pchaniowskich. Po dwóch dniach te osoby nic nie dały, żadnych pieniędzy nie dały. I ja tak myślę sobie, kurczę, co to jest, co tak mnie męczy? Tak mnie męczy, pewnie się mówię, męczy mnie moja hipokryzja tak naprawdę. Bo coś mówię, ale coś oczekuję inaczej. I właśnie chodzi, żeby wyjść z tej hipokryzji, żeby być jednością, jeżeli chodzi o nasze jakby, nie wiem, działanie i też jakby czucie tak naprawdę. To wszystko, jakby tutaj, tego co ja rozumiem, odnośnie tego, co mówisz, tylko to jest jakby wewnętrzna przemiana, wewnętrzna, która jakby powoduje też przemianę na zewnątrz po prostu. No i zwyczajnie po prostu bawmy się w tym procesie jakby budowania swojego lepszego życia. No i to jest kwestia może nie sytuacji, tylko bardziej naszego podejścia do sytuacji, prawda? Tak. Czyli jak my podchodzimy do sytuacji, czy ona nas zniewala, czy nas zbija po prostu. No. Tak, także mamy tutaj, powołaliśmy i Akademię Poprawy Jakości Życia, to Stefan dawno temu już powołał. Jednocześnie dla szerszych jeszcze działań powołaliśmy fundację razem, Fundację Moc Wdzięczności. Prezesem fundacji jest Monika Kowalik, tutaj z nami. Monika bardzo dużo wniosła ze swoich zdolności organizacyjnych, których akurat nam brakowało ze Stefanem, a ona usystematyzowała, unormowała, prowadziła pewne takie działania, których my nie potrafiliśmy. Uzupełniamy się wzajemnie, przez to po prostu skala naszych projektów społecznych staje się coraz to większa i większa. Jakiś czas temu
otrzymaliśmy do dyspozycji kanał YouTube'owy Moc Naszych Serc. Jest to też powiązane z mocą wdzięczności. I te projekty, które w rzeczywistości one są tak dla kilkudziesięciu osób, może czasami dla 100 osób, później filmowane dzięki naszemu dyrektorowi produkcji Łukaszowi, są oglądane przez kilkadziesiąt tysięcy osób, a jest już kilka filmów, które mają ponad 100 tysięcy osób. Także widzicie, że jednak zainteresowanie jest tymi formami naszych działań społecznych. Ja tylko może dodam co do naszego sposobu organizowania, jeśli tak sobie, że dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, bo ruszył sekretariat. Akademii Poprawy Jakości Życia, bardzo w profesjonalnym miejscu. To wygląda bardzo profesjonalnie. I tu uwaga, to są właśnie osoby, które jakby to biuro trzymają w garści, czyli Marta i Małgosia. I uwaga, no naprawdę to jest piękne, że ten nasz sposób działania zupełnie jest inny niż klasyczny. Po prostu bazujemy na jakby praca z komunikacją. Się należy się medytowali, prawda? Dobrze mówię, dobrze, no tak. Medytujemy dzięki pracy. Prawda, tak. Także po prostu opracowujemy Akademię Styczniową, jak też końcówka, czyli zjazd Akademii. Myślę, że będzie zupełnie już inny niż do tej pory. Oczywiście do tej pory to jest rzecz jakby jak najbardziej okej. Okay. Natomiast teraz jak idziemy chodzimy na wyższy level tak naprawdę. No i ten system organizacyjny też polega na tym, żeby dobrze poukładać. Po prostu, aby energia poszła, nie zmarnować tę energię w ludzi, bo akurat mamy takie szczęście z Mietkiem, nie tylko z Mietkiem, że mamy wokół siebie dużo cudownych ludzi, prawda? Te cudowne spotkania, żeby no, nie były, jakby to powiedzieć, spotkaniami, jak to się mówi, para gwizdek, tak dobrze mówię? Żeby one tworzyły jakby pewien przestrzeń w ogóle, po prostu jakąś taką relację międzyludzką. No i oczywiście po prostu ta Akademia też się stała już prawdziwie jakby taktyczna. To już zaczyna się mówić o uczelni, aż ona wyrosła zupełnie z takiego myślenia bardzo smur i już zeszła na ziemię. Także tworzymy jakby bardzo ciekawy projekt, którego celem jest oczywiście to wprowadzenie wiedzy, która rzeczywiście w sposób bardzo praktyczny będzie ulepszała jakość życia. Czyli na wielu poziomach tak naprawdę i na poziomie, nie wiem, masażu, tańców słowiańskich, wykładów, jest pomysłów bardzo dużo, no tego można już dużo, 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 ale może powiem, że jest to pewien czas obecny, jaki mamy, kiedy dawne wzorce, co Mietek mówił wcześniej, w pewnym sensie gdy się deaktualizują. Tylko już nowy proces i Akademia chce być taką odpowiedzią na to, co się wydarzyć, mimo że już czeka nam za rogiem, mamy kontakty z wieloma wybitnymi naukowcami. Oni mówią wyraźnie, że czas, jaki obecnie mamy, jest czasem transformacji, gdzie czeka nas nowa nauka, nowy sposób myślenia, odczuwania, nowy sposób biznesu. No, mnie też przyjął tak honorowo tytuł dziekana Wydziału Ekonomii Dobrego Bytu, prawda? No, pamiętam, że Marta kiedyś dawno już przyjęła tak samo zazę z Marii, Miriam przyjęła, słuchajcie, taką dziekana przytulania, prawda? To było dawno to prawda. Teraz może się zmienić. A się może zmienić, słuchajcie. I teraz takie zaproszenie, by to życie nasze po prostu już nie polepszać w ten sposób, jak umiemy i jak możemy tak naprawdę. To ta Akademia powstała w sposób taki bardzo praktyczny. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, że poza sekretariat, który w moim poczuciu w ciągu miesiąca będą już bardzo ciekawe owoce tej pracy. Tak, wrócę do tego dziekana ekonomii dobrego bytu, bo ja wcześniej studiowałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ekonomię, zarządzanie i marketing na tym Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ale tamtą ekonomię tego starego świata nazwałbym ekonomią niekoniecznie dobrego bytu, albo bytu w niedoborach, tak. W brakach. W walce, w rywalizacji, w jakiejś tam gonitwie i ludzie się tam zapędzają w tym wyścigu szczurów i po prostu nie są szczęśliwi, nawet jeśli tam dostają jakąś tą wymarzoną furę, skórę czy komórę, o co walczą, nie daje to szczęścia czy te pieniądze. Natomiast ekonomia dobrego bytu związana jest nie z walką, nie z rywalizacją,
nie z kombinacjami, nie z jakimś tam NLP czy innymi manipulacjami, tylko właśnie z pewną częstotliwością w sobie, a pochodną tej częstotliwości jest rzeczywistość na zewnątrz. Jakość tego bytowania zależy od jakości w nas, od tej częstotliwości, bo to cały czas to jest świat częstotliwości, pewnych frekwencji, od tego, jaką częstotliwość mamy w sobie, to taka częstotliwość, taka jakość jest, materializuje się na zewnątrz, w tych naszych indywidualnych światach. I my zapraszamy poprzez te działania wspólne Akademii i Fundacji Moc Wdzięczności. Powiem ci, Mieciu, że ja też studiowałam marketing, zarządzanie finansami. Aha, no właśnie, z tego starego jeszcze świata. I powiedz, czy ta praca dawała ci szczęście? No nie, no bo odeszłam z tej księgowości, tak, żeby to było no, bardzo tak systemowe i było mi tam coraz już ciężej. Mhm. Moniko, rok temu spotkaliśmy się tak samo jak teraz, dokładnie. 22, tak, jeśli dobrze pamiętam. I mówiliśmy sobie o tym samym. Wiem, że wdrożyłaś te rzeczy w swoim życiu. Zmieniło się? No tak. Czyli jesteś przykładem, prawda? Tak, że zastosowane te dwie metody związane z postrzeganiem i z jakością komunikacji, zastosowane między innymi w zamykaniu kontraktów i splątań, które trzymały nas w tym starym świecie, stawianie granic, tak, ale z szacunkiem, z wdzięcznością, z miłością i z akceptacją dla tej osoby, że jest jaka jest i że ma prawo się nie zmienić. I trzeba było może czasami ponowić to postawienie granicy i drugi raz, i trzeci raz, tak, ale skutek jest taki, jaki jest. Jest fajny, jest już całkiem inne życie niż jeszcze rok temu, tak? Dokładnie. No, bo my akurat ze Stefanem obserwowaliśmy, wiemy jak było rok temu, a wiemy jak jest teraz. Także no, ja wiem, że to działa to, o czym mówię, jest to moja prawda. Czy jest to też twoja prawda? Zadziałało u ciebie? Tak. U ciebie, Stefan? Też? A natomiast to, że są to nasze prawdy, to dla was... A o ilu zadziałało, to możecie sobie pod filmami przeczytać, bo ja tam często proszę właśnie o, nie o te lajki, serduszka, o świadectwa, że ta mechanika, bo tak to nazwę, działa. To jest w ogóle, ja chciałam powiedzieć, że to jest, bo no, ja z tymi osobami rozmawiam, więc to jest w ogóle fenomen, że to wszystko można obejrzeć, posłuchać, a tyle osób dzwoni i tyle prosi o spotkanie, o prelekcję w kolejnej miejscowości, czy w Polsce, czy za granicą, także no to jest, to się, prawda, to dla mnie to jest naprawdę fenomenalne. Jak to mówisz, błogosławienie, tak? Możemy powiedzieć, że jesteśmy błogosławieni, tak? Że my się dzisiaj prelekcję trwają. No, ale żeby być błogosławionym, najpierw błogosławmy wszystko i wszystkich, a w szczególności tych, których dotychczas nie błogosławiliśmy, no właśnie, tak? Wszystko i wszystkich, a w szczególności tych, którzy byli nie do ukochania, którzy byli nie do zaakceptowania, którzy byli nie do uszanowania, tak? To oni tylko pokazywali nam, co trzeba w nas samych ukochać. Wtedy to, co nas denerwowało, wkurzało, niektórzy mówili, że ich wkurkowywało, to znika z hologramu, a w to miejsce pojawia się nowe, lepsze. To jest wszystko tak proste, aż niewiarygodnie proste. I wszystko to, co piękne i skuteczne, jest proste. Natomiast wszystko to, co jest takie zagmatwane, to jest często przez umysł. I jest tam często jakaś kombinacja. I nie jest to właściwa droga. A tu jest prosta droga. Natomiast wygląda to jak bajka, ale nie wierz w to. Ani mi, ani Stefanowi, ani Monice, ani nikomu z tych setek osób, które pod każdym filmem wypisują te świadectwa, nie wierz nikomu. Sprawdź. Sprawdź i zobacz, jak się poczujesz. Jak się poczujesz dobrze z tym, że obdarowałeś tego człowieka, który był przy stole albo nie przyszedł do tego stołu, gdzie w najbliższych dniach się spotkacie, obdarujesz go akceptacją i szacunkiem, i miłością, i wdzięcznością, i nie będziesz oczekiwał, że on ci to odda, zobacz, jak się poczujesz. I to już będzie pierwszy owoc. Jeśli się poczujesz dobrze, to wiesz, że to działa. A już pochodną tego twojego samopoczucia w tu i teraz, na dany moment, będzie lepsza jakość życia, która już się dla ciebie klaruje. I tylko potem sprawdzaj i podążaj dalej tą drogą. Nie ma już prostszej rzeczy jak to.
No to tyle. Powołaliśmy fundację. Jeśli macie ochotę wesprzeć nasze projekty społeczne związane z pracą, ze świadomością, te projekty oficjalne i te projekty nieoficjalne, o których nie będziemy za bardzo mówić, to jesteśmy wdzięczni. Jeśli pracujecie, płacicie podatek i macie ochotę z tego podatku, który już został zapłacony, przekazać nam swoje 1,5%, to tutaj jest numer KRS fundacji i temat szczegółowy. Cel szczegółowy, Fundacja Moc Wdzięczności. Fundacja Moc Wdzięczności. To już z góry okazujemy wam z naszych serc płynącą wdzięczność, tak? I postaramy się najlepiej jak potrafimy te środki wykorzystać na jeszcze lepsze i na szerszą skalę promowanie tego postrzegania, chociaż użyłem słowa programowanie, tak? To nawiążę teraz do tego słowa programowanie, odłożę te materiały. Otóż jesteśmy tak naprawdę istotami duchowymi. Ciała to są tylko tymczasowymi takimi awatarami, czy też nośnikami istoty duchowej i te ciała służą do doświadczania w tej rzeczywistości. Jaka to rzeczywistość? Czterowymiarowa. Jest długość, szerokość, wysokość i czas. Tak? Jest to czterogęstościowe tutaj doświadczanie i poprzez to ciało fizyczne i zmysły, jak wzrok, słuch, węch, dotyk, smak, my możemy tutaj wchodzić w interakcję z innymi istotami, ludźmi, roślinami, zwierzętami. Teraz już świadome interakcje, bo wiemy, że ten drugi człowiek, każdy, nieważne jaki ma kolor skóry, jakiej jest narodowości, wiemy, że to jest twój brat, że to jest część ciebie, że to jest twój brat i twoja siostra, a nie ktoś obcy. Tak? I gdy my już zaczynamy w taką komunikację wchodzić z tym człowiekiem, znaczy jeszcze wrócę do tego ciała, więc to ciało jest pewnym awatarem dla istoty duchowej, do doświadczania. Zmysły są tylko do rejestrowania smaków tej rzeczywistości. Czy jest piękny widok, czy brzydki widok? Czy jest piękny zapach, czy brzydki zapach? Czy są piękne, miłe słowa dla twoich uszu, czy brzydkie słowa? Czy jest miły dotyk i głaskanie, czy są to może bolesne razy? Tak? Smakujesz jakości. Smakujesz jakości z interakcji z drugim człowiekiem, tak? Czy z innymi istotami. I do tego ciała zostało wgrane oprogramowanie związane z postrzeganiem dualnym, tak? I z walką, rywalizacją i namnażaniem tego, czego nie chcemy. I teraz to, co my mówimy, ta praca ze świadomością, to jest zmiana oprogramowania dla awatara, bo ten awatar, to ciało fizyczne, ma zmysły, wzrok, słuch, węch, dotyk, smak, ma też serce, ma wewnętrzne zmysły, wewnętrzny wzrok. Zamykamy oczy i wyobrażamy sobie kwiatka albo tą drugą osobę i ją widzimy wewnętrznym wzrokiem. Słyszymy, co mówi wewnętrznym słuchem. Tak? Mamy też i tamte zmysły. I my zmysłami możemy, tymi wewnętrznymi, kreujemy i rzutujemy na lustro, o czym nam nigdy nikt nie mówił. A jest cała inżynieria zmiany tego oprogramowania. O tym mówię na swoich najnowszych szkoleniach. Już teraz bardziej, więcej o tym mówię. Tak jakby kładę na to nacisk, na tą świadomą kreację i wykorzystywanie tych wewnętrznych zmysłów, a zewnętrznymi zmysłami, tutaj tymi oczyma otwartymi, tak, obserwacja tylko, tak, ale bez wkręcania się w cokolwiek i błogosławienie temu doświadczeniu, temu człowiekowi, który mi przyniósł to doświadczenie i sobie, jak temu, który wykreował to doświadczenie. I zamykamy kontrakt, który dotychczas nas bolał przez wiele lat, a może przez wiele żyć, tak? A w tak prosty sposób się uwalniamy z tych kontraktów. Te ścieżki do wyjścia są tak proste, że aż może niewiarygodnie proste, tak? I na dodatek, bo wiele osób
ceni to, za co musi dużo zapłacić. Tak? Gdyby to kosztowało 2-3 tysiące złotych, to co mówię, to może by chętniej wdrażali. Na szczęście jest coraz większa rzesza osób, które mimo, że to jest za symboliczne, za symboliczną kawę i wynajem sali, tak, są te warsztaty czy prelekcje, tak, bo zawsze są to 4 przerwy kawowe i sala, więc to zawsze kosztuje 100-130 zł, tyle co te przerwy, więc są to symboliczne kwoty, a mamy możliwość przepracowania sobie tych 4-5 godzin i świadomego przeprogramowania siebie z tego starego oprogramowania do tego nowego oprogramowania i wgranie tego oprogramowania. To nowe oprogramowanie nie wiąże się tak bardzo z wiedzą, jak z czuciem. Tu chodzi o uczucia, tak? Czyli poprzez wiedzę nie wyjdzie się z tej starej gry. Poprzez tony książek przeczytane, poprzez kursy, kolejne kursy, za które się dużo płaci pieniędzy, gdzie tylko ego rośnie, to się nie wyjdzie z tej gry. Z tej gry, z tego zapętlenia się z odbiciem w lustrze wychodzi się poprzez uczucia, poprzez szacunek, wdzięczność, akceptację i miłość. Czyli w takim dużym uproszczeniu poprzez błogosławienie wszystkiemu i wszystkim. I tym się zajmuje Akademia w różnych, na różnych takich zajęciach. Festiwal Wdzięczności, 4-dniowy, zaczyna się 17 lipca. 18, a dziękuję pani prezes. 18 lipca 2024 roku się zaczyna w Bieszczadach, 4-dniowy, ale wcześniej jest jeszcze weekend majowy, 10-dniowy. Tak się składa. Wystarczy 2 dni urlopu wziąć, jest 10 dni fajnej balangi i fajnej zabawy. Piękne miejsce oczywiście, Bieszczady, natura. Na wzgórzu, jak myślicie, o jakiej nazwie jest to wzgórze? Wdzięczności. Na wzgórzu Wdzięczności, w Bieszczadach, we wsi Smolnik. Także zaprasza Fundacja Moc Wdzięczności, zaprasza Akademia Poprawy Jakości Życia, zaprasza Monika, Stefan i ja. Także wdzięczność za spotkanie i do miłego zobaczenia.